Kasprzak znakomicie, Szymon Woźniak zostaje kołodziej po szerokiej, będzie się starał dobrać do Krzysztofa Kasprzaka i dobrał się do niego przez moment, ale Kasprzak zapikował, przedłużył tę prostą i kołodziej spada znowu na drugie miejsce. Kasprzak prowadzi za nim Janusz Kołodziej z Bartoszem Smektałą, Szymon Woźniak szukający prędkości, ale grzęznący w potężnej dawce szprycy spod kół trzech zawodników, którzy jadą przed nim, a właściwie cała czwórka jest w kontakcie, cały czas na prowadzeniu. Krzysztof Kasprzak, teraz Kołodziej zbliża się do niego bardzo mocno, cały czas na trzecim miejscu. Bartosz Smektała, tu się nic nie zmienia, ale Janusz Kołodziej ma chrapkę na zwycięstwo w tym wyścigu, który przypieczętuje zaraz kolejny tytuł dla Unii Leszno. Jeszcze nie odpuszcza za żadne skarby Janusz Kołodziej. Kasprzak czy Kołodziej? Chyba jednak Krzysztof Kasprzak. Kasprzak wygrywa. Kołodziej jest drugi. Smektała trzeci. Królowa nie oddaje korony. Kolejna kadencja. Kolejny pontyfikat. Unia Leszno nadal na tronie.